Hejka, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie haul. Mierzymy z wyprzedaży jeszcze letniej. Obiecałam Wam ten filmik, że nagram w Polsce. Niestety nie dało rady nagrać w Polsce. Jak wiecie, ja mieszkam u mamy, tam się dużo dzieje, muszę się przyszykować, ubrania sobie trochę poprasować. No i wiecie, dziewczyny tutaj są w przedszkolu, w szkole, więc są zajęte, a tak naprawdę w Polsce trzeba się nimi zająć, więc to nie jest takie łatwe. Także na spokojnie, już jestem u siebie w domu, wszystko Wam pokażę. Pierwsza, kochani, to jest koszula. Koszula jest z Zary z działu dziecięcego chłopięcego. Ona nie ma takich długich rękawów, mniej więcej tak dotąd sięgają, ale ja noszę ją w ten sposób. Jest długa, zobaczcie, naprawdę bardzo fajna. Jeżeli byście się pytały o spodnie, to spodnie też już bardzo dawno kupiłam z Zary, również z działu dziecięcego. Koszula naprawdę bardzo fajna, bardzo ją lubię, lubię coś takiego mieć, żeby wiecie, tylko zarzucić na siebie. Myślę, że cały rok można koszulę jeansową nosić. Dajcie znać, kochani, czy lubicie jeansowe koszule, kurtki. Polowałam na kurtkę. Szukałam takiej, wiecie, dopasowanej kurteczki jeansowej, bo bardzo mi się podobają. Niestety nigdzie nie było. Kupiłam jedną w River Island, ale taka duża była. XS-kę zamówiłam, ale to było takie oversize i topiłam się w niej. Kolejna rzecz, kochani, jest to bluzka kupiona w Hausie. Nie zakładam jej, bo jak widzicie, tu paski, a naprawdę bardzo dużo mam tych rzeczy i nie dam rady tak się przebierać aż tyle razy. Tego typu bluzeczka, taka wiecie, kolorowa, bardzo fajna i będzie pasować do spodni zielonych, żółtych, różowych, czarnych, no naprawdę, prawie do wszystkiego. I z tyłu wygląda tak, zobaczcie. Bardzo fajna, naprawdę bardzo mi się podoba. Nawet jej nie przymierzałam w sklepie, bo ją za 15,90, czyli za 15,21 ją kupowałam i mówię, dobra, już nie ma czasu na przymierzanie, także taka z Hausa. Jeszcze jedna koszula, tylko to bym bardziej dała jako sukienkę, ale jest takie prześwitujące, ale na plażę, o, na plażę, nie wiem, spodenki pod to i taką właśnie taki top na ramionczka. Koszula z Reserve, tylko uprałam ją i wiecie co? Jest taka trochę sztywna, taka no nie za miła, może muszę ją przechodzić, ale tak mnie wiecie, swędzi, od razu jakieś skórki dostałam, jak przymierzyłam, nie była taka. I tak myślę, że tutaj można zrobić z tego sukienkę, taki parciany pasek. O, fajnie by wyglądało i jej trampki, klapki. O, z tyłu tak wygląda. Musi być pasek. Zdecydowanie tak. Ale bardzo ładna. I kupiłam jeszcze taką w H&M-ie szarą. Ale tam to jest taka milutka, mięciutka. Niestety zostawiłam ją w Polsce. I tamta była już z paskiem, ale na dziale dziecięcym. Dużo naprawdę rzeczy można fajnych kupić na dziale dziecięcym. Następna rzecz to jest kombinezon. Również jego nie będę przymierzać. Ale widzieliście go na kanale DLM, także serdecznie Was zapraszam, podlinkuję Wam albo tutaj w proponowanych Wam się wyświetli film. Jak byliśmy na Mazurach, miałam ją na łódce. To zakupiłam również w Reserve na dziale dziecięcym. Powiem Wam, że jest naprawdę luźne, bardzo luźne. I to jest, zaraz zobaczę jaki wzrost. To kupiłam na 1,64 m. To jeszcze powinien być pasek, niestety jak kupowałam to. Nie było, ale spoko, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Ja tak Wam powiedziałam, że haul mierzymy, a cały czas coś pokazuję, nie przymierzam. Dobra, kolejna rzecz. Jest to kurtka przeciwdeszczowa z Reserve z działu dziecięcego. No taka zwykła, zobaczcie. Specjalnie schowałam włosy, żebyście mogli zobaczyć. Kaptur, proszę bardzo. Zakładam. Nic tu na mnie nie pada, także na lato, na deszczowy dzień. Taka kurtka, super. Kolejna rzecz, kochani, już nie z działu dziecięcego, jest to żakiet. Taka narzutka, bez guzików, ale wydaje mi się, że akurat teraz na tą pogodę taką trochę, u nas już taką, wiecie, jesienną, myślę, że również bardzo fajny. I założyłam go teraz i powiem Wam, że cieplutki, bardzo cieplutki. Tutaj kieszenie jeszcze muszę porozrywać. No, zobaczcie. I to jest z Vera Mody. Tak kupiłam u nas w Irlandii. Z tyłu wygląda tak. Nawet do tych spodni w paski pasuje. Powiedzcie mi, jakbym tutaj
założyła pasek, jakiś taki, no właśnie nie wiem, jaki pasek, dajcie znać, do tego by pasował, bo pewnie jak będzie u nas wiało, no to bym chciała się tutaj jakoś zamknąć, żeby mi nie podwiewało, nie rozwiewało mnie tutaj. Więc dajcie znać, jaki pasek by pasował. Mam takie parciane, takie szmaciane, ale może tutaj jakiś bardziej elegancki, może jakiś czarny. No muszę przeszperać. Ostatnio powyrzucałam paski. Taka gafa jestem. No. Dajcie znać, jaki to by pasek pasował. Ale fajnie, prawda? Teraz spódnica. Ona długa, ale tak naprawdę, zobaczcie, taka miniuweczka jest. Rozcięcia po boku. No, na fuerte będzie. Bardzo fajna. I do tego mam jeszcze taką sukienkę. Zostawiłam ją w Polsce. Ale również bardzo mi się podobała. Taka, wiecie, na gumce zwykła, prosta. Nawet do takiej białej bluzki, czy do czarnego topu, różowego. No, będzie fajnie wyglądać. Ja do tego założyłam klapki. Bo nie widzę się na wakacjach w jakichś innych butach. Klapki są z Aldo, zrobię Wam haul również. Spódnica z Handem, z działu damskiego. Kolejna, kochani, jest to sukieneczka. Również widzieliście ją na DLM we vlogach. Jest ona z Reserve i ja teraz zobaczcie, jaka wysoka jestem, bo przyodziałam szpilki. Tak chciałam Wam pokazać, jak wygląda do szpilek i te szpileczki również Wam pokażę. Taka, zobaczcie, kolorowa, wakacyjna. O, widzę, że z tyłu troszeczkę jest dłuższa. U góry wygląda jak koszula. No, kieszonki ma. Taka inna. Fajna. Niestety nie udało mi się w tym roku znaleźć płaskich, białych sandałek fajnych. Dlatego pokazuję Wam się w szpilkach. Lubię takie kolorowe sukienki. Mam jeszcze jedną, kochani, taką kolorową. Również z Reserve. Może ją zaraz przymierzę. Mam tyle jeszcze rzeczy, słuchajcie, że zabieram się. Pokazuję Wam kolejne. Kolejna suknia, słuchajcie, to jak na wesele. Zobaczcie, biała, taka, o, proszę bardzo, denerwowała mnie o to, ta halka. Trochę brzydko to wygląda, prawda? Tak się wyróżnia, ale wiecie co, nie była aż taka droga i mówię sobie, a zostawię ją. Może będzie jakaś uroczystość i mi się przyda, oczywiście na lato. Ja tu Wam zawsze pokazuję zimowe, już robię hole, mierzymy, jak jest ciepło, a proszę bardzo, letnie robię, jak jest zimno. Ale chciałam Wam zrobić, pokazać. Ta jest z River Island. No ta halka bardzo prześwituje, ale zostawiłam. Nawet włosy pasują do tej sukienki. Już oczywiście musiałam wysmarkać nos, ja tu, słuchajcie, mam to na chusteczek. Zawsze mam katar, znaczy się. Zawsze cieknie mi z nosa. Za każdym razem. I co kręcę filmy, co idę na spacer, chodzę po domu. Zawsze muszę mieć chusteczki pod ręką. Kolejna sukienka z... O, również kieszonki ma. Z Reserve. Wybaczcie, że jest nieuprasowana. Niestety nie zdążyłam. Powiem Wam, nie moja długość, ale założyłam w sklepie i stwierdziłam, że jest naprawdę bardzo fajna. I jak inaczej wygląda ona do szpilek, a inaczej do butów. Zdjęcie na Instagramie już tej sukience mam tyłem. Ale możecie zobaczyć. Także serdecznie Was zapraszam również na mojego Instagrama. No i sukienka ogólnie jest taka, wiecie, zwiewna, fajna. I kolor mi się podoba. Z tyłu wygląda tak. Nigdzie nic nie denerwuje, bo wiecie, można normalny biustonosz założyć. Lubię takie nie za dziwne sukienki, ale słuchajcie, jedną dziwną sobie kupiłam. Zaszalałam. Tutaj mnie trochę poniosło. Kupiłam sobie kombinezon. Patrzcie, jakie ma nogawki. Takie szerokie. No powiem Wam, o tu jakieś nitki mi dyndają, powiem Wam, że fajny, bardzo fajny, założyłam go do szpilek, ale nie wiem, czy on pasuje do szpilek, chyba jest na mnie w ogóle za długi, za krótka jestem, muszę go chyba sobie skrócić, może lepszy będzie do tych klapek. No, szpilki fajnie wyglądają zawsze, ale tak jak na wakacje założyłabym, to raczej klapki. No dajcie znać, co myślicie. Fajny kolor, prawda? Piękny, brązowy. To wygląda tak, więc biustonosz też muszę troszeczkę inny założyć. Cała jestem potargana, zmachana i słuchajcie, jeszcze na szpilkach to zdyszana. Nie mogę Wam za bardzo opowiadać, no ale dajcie znać. Mi się wydaje, że sztos. Zobaczcie, jak w ogóle jaka sylwetka, biodra tak fajnie wyglądają. Tutaj trochę tak mi się wydaje, że o, tak dziwnie, ale to podciągnę do góry, rachu ciachu i jest super. No, tak. Trochę dziwnie jest tutaj zrobione. Tak nierówno zszyta nogawka, jak widzicie. Muszę to zaraz
wszystko zbadać. A ten kombinezon, kochani, jest z Reserve. Parę razy byłam w Reserve i niestety nie było. I tak na sam koniec mówię, fajne to. Z tyłu jest rozcięcie. O, właśnie, nie pokazałam. Jest tu jakiś... A! Można... Czekajcie. Coś jest, tak mi się wydaje, że można zczepić. Coś czuję. A nie, ja nie zasunęłam suwaka. Najlepsza ja. To jest pierwszy, ale kupiłam jeszcze jeden. Zaraz Wam pokażę i dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Patrzcie, kochane. Tutaj muszę też sznureczki trochę sobie zwęzić. Taki kombinezon. Proszę bardzo. Na dziale dziecięcym. Kolorowy, letni, fajny. Tylko długość nogawek jest taka. Czy to mi pasuje? Czy ja się dobrze w takim czymś czuję? Na początku pierwsza myśl to była, że skrócę sobie i zrobię z tego spodenki. No i tak moja siostra też sobie kupiła. I tak stałyśmy w takich krótkich spodenkach. Mówię, kurczę, fajny by był krótki. Ale po zastanowieniu się myślę, że również fajny jest długi. Na ciele dziecięcym my to kupujemy. I ten chyba na 1,50 m ileś był. Ja mam 1,65 m, także za wysoka nie jestem. Jejku, ale jestem zduszona, dobrze zdjęłam te szpilki, bo już, słuchajcie, nie mam siły. No dobra, pokażę Wam się jeszcze raz, tak. I nie wiem, jakie buty do tego. Te klapki chyba, prawda? Założę. Brązowe klapki fajnie wyglądają, niestety brązowe, nie, bojku, jakie one są wygodne. Jak teraz się przypatrzyłam, to te nogawki wyglądają jak piżama. Takie tiruriru luźne. Kolejna rzecz, kochani, to jest taka narzutka na plażę z River Island. Zobaczcie, jaki fajny kolor. Powiem Wam, że gdyby ten materiał nie był tak bardzo prześwitujący, to bardzo fajna by była sukienka. Taka narzutka, ale popatrzcie, na plaży można też być mega stylowym. Kolejna, kochani, sukienka jest typowo wakacyjna. Trzymam sobie ją tutaj tak pod paszkami, bo nie związałam jej tak bardzo mocno. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje, pięknie wygląda. No, bardzo mi się podoba, tylko nie wiem, jak ja tutaj mam ją związać, żeby móc normalny tu założyć biustonosz, a zaraz Wam pokażę z tyłu, że nienormalny trzeba założyć biustonosz. No ale ogólnie bardzo fajna, ona była zakupiona w Reserve. Bardzo mi się podoba, fajną kapelusz do niej założyć i Wam się tutaj pokazać. Z tyłu wygląda tak i tutaj też nureczki trzeba odpowiednio sobie jakoś tam zawiązać. No i zobaczcie, odpijam biustonosz, bez biustonosza najlepiej ją nosić, no ale z przodu. Kto ma piękny biust, no to oczywiście pięknie będzie wyglądał. Ja oczywiście, że mam piękny biust, ale malusieńki i po dzieciach to wiecie jak to. No super, bardzo fajna. Pokażę Wam się troszeczkę z bliska. Też nurki tutaj jakoś tak trzeba. W ogóle pierwszy raz ją założyłam w sklepie, przymierzyłam, mówię, jak to idzie, nie mogłam pojąć jak ona powinna być. Także tutaj powinnam bardziej ścisnąć. No, tak wiecie, ścisnęłam na raz po prostu, schowam ten biustonosz. Także z tyłu wygląda naprawdę bardzo fajnie, plecy, jeżeli mam ładne plecy, no to taka sukienka jak najbardziej. Spodobały mi się kwiatki, kolor, wszystko super, tylko nie wiem jak ja tutaj sobie dam u góry z nią radę. Już przedostatnia rzecz, nawet rozczesałam sobie, słuchajcie, włosy takie już potargane miałam. Okej, sukienka, o którą bardzo dużo miałam pytań. Sukienka jest z Zary. Przepiękna sukienka. Wydaje mi się, że na każde wyjście może być. Nawet na wesele. Założyłam do niej nudziaki. Jak dla mnie długość idealna. Lubię takie przedkolano sukienki. Z tyłu, zobaczcie, jest troszeczkę dłuższa. No pięknie się prezentuje, naprawdę bardzo ładna. Tak się prezentuje z tyłu. Trochę prześwitująca chyba, prawda? Widać pośladki bardzo. Trochę widać. Holka jest, ale trochę widać. Nawet jak troszeczkę pojecie, to w takich luźnych nic nie widać. Lubię takie luźne sukienki. I na wesele to wiecie, nie myślicie cały czas, żeby mieć wciągnięty brzuch. Wyprostowanym oczywiście trzeba być, ale nie myślicie, żeby cały czas mieć wciągnięty brzuch, tylko na luzaka. Nawet jak trochę. Nawet jak w ciąży jesteście, o, to tego typu sukienki są super. Ostatni look i przechodzę już do ostatniej rzeczy. Kochani, ostatnia już sukienka. Proszę bardzo, założyłam klapki, bo już tak się zmęczyłam, nogi tak mnie bolą.
od tych szpilek, że słuchajcie, ja tutaj latam w jedną i drugą stronę i tylko się przebieram, jestem tak zmachana i patrzę na czas, bo muszę do przedszkola po córkę iść, mówię, żebym tylko zdążyła, tyle ciuchów musiałam Wam pokazać. To jest sukienka z Reserve i trochę czuję się jak pielęgniarka, ale teraz zrobiła się taka moda na pielęgniarki, więc mogę tutaj kogoś wyleczyć, jakby co. No klapki takie czarne pasują. No nie wiem, najwygodniejsze są jakieś białe. Najlepiej właśnie białe i jeszcze beżowe. Niestety, no nie było takich klapek czarnych, tylko były. Więc tak wszystko do tych czarnych klapek przymierzam. Jak Wam się taki styl podoba? Ja założyłam ją i kiedyś stawiłam na Instastory zdjęcie, chyba z Iwcią, bo sama Wam już nie pamiętam, właśnie w Reserve i podobała Wam się bardzo. I z tyłu, kochani, taka dopasowana, ja nie wiem, chyba to mam 36 rozmiar, albo 34. A w każdym sklepie inny rozmiar, więc nie sugerujcie się, musicie naprawdę przymierzyć. Ja jak nie mogę przymierzyć w sklepie, no to kupuję, potem przymierzam w domu, patrzę, czy dobre, czy niedobre. I oddaję, jak mi coś nie pasuje, ale powiem Wam, że oddawanie Reserve to, ojejku, tyle schodzi. Dlatego staram się częściej przymierzać akurat w Reserve rzeczy, bo oni tam mają taką dziwną procedurę. Nie ma to, że oddaje się, tylko muszą wypisać wszystko. Ktoś tam pisze. Wypisać wszystko muszą ręcznie, potem kserować paragon i takie tam. Także naprawdę długo im schodzi, później jeszcze po kogoś dzwonić, żeby ktoś zatwierdził. No, schodzi. Naprawdę, musicie zmienić Reserve. Zwroty. Okej, kochani, to by było tyle na dzisiejszy haul. Mierzymy. Dajcie znać, jak Wam się podobały moje zakupy. Trzymajcie się cieplutko i następne to już będą, o, proszę bardzo, buciki. Buziaczki, kochani. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki, że byliście ze mną. No i oczywiście zostawcie łapkę do góry, jeżeli filmik Wam się podobał i czekam na Wasze komentarze. Mua.